Chwała Panu Bogu. Zacznę od takiej rzeczy. Może bym nie chciał tak mówić, ale tak. Mariusz powiedział, że nie wiem, czy on się przejęzyczył, czy on tak myśli, a może tak myśli nawet. No, rozumie, że nie był z nami od początku, to może tak myśleć. Jakby zachęcał nas do tego, żeby nie mówić Pan Bóg, ale Jahwe Jezus. Nie zachęcam do mówienia Jahwe, nazywania Boga, tytułowania Pana Boga Jahwe. Kiedyś ośmy o tym mówili, że jest oczywiście imię Boże, można powiedzieć najświętsze imię Boże. Bóg ma wiele imion. Jest to jakby najbardziej wysokie, trafne na pierwszym miejscu i zachowane, jakby, jak widzimy to w Starym Testamencie Biblii, jest zachowane jakby dla Boga. Ktoś się znał na, czy zna się, czy zna historię Izraela, ich kapłaństwa i tak dalej. Kapłani, słudzy Boga Najwyższego, słudzy Boga Najwyższego, nigdy, prawie że nigdy nie wymawiali tego imienia, nie nazywali tak Boga. Po prostu z bojaźni, ze strachu, z czci. I powiem tak, nie musimy się martwić o to, jak świat będzie odbierał. Ale ja myślę tak, inaczej. Jeśli nasze życie jest życiem chrześcijańskim, takim jak Słowo Boże mówi, i mówimy nasz Pan, wszyscy wiedzą, o jakiego Pana chodzi. Jeśli mówimy nasz Bóg, wszyscy wiedzą, na pewno moce ciemności wiedzą, o jakim Bogu mówimy. Natomiast zachęcam do używania imienia Jezus, tak. Jezus. Aha, jeszcze kończąc o Bogu. A Jezus Chrystus, który nam przedstawił Boga, powiedział, no, to jest Ojciec Wasz. Nie przedstawił go jako Jahwe. Przedstawił go jako naszego Ojca. I na tym pozostańmy. Natomiast jeśli chodzi o Pana Jezusa, czy o imię Jezus, wiemy, że przeciwko temu imieniu największa walka się toczy dzisiaj w świecie. Bo jest to jedyne imię, w którym człowiek ma zbawienie. I diabeł robi co może, żeby to imię wyrzucić, ośmieszyć, zdeformować. I myślę, że apostołowie, no, głosząc Ewangelię, no, mówili o Jezusie. Mówili o Jezusie. Także oczywiście jak najwięcej o Panu Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak najmniej Jahwe. A o Panu Bogu, tak jak jest, tak Bóg tutaj mówił. Ja jestem Pan Bóg Wasz. A to, że ludzie może nie będą myśleli, o jakiego Boga nam chodzi, to nie się zapytają. Ale myślę, że wiedzą. Myślę, że wiedzą, jeśli mówimy tak. Jeśli nasze życie po prostu jest obrazem Ewangelii. A druga rzecz, którą chciałbym podkreślić jeszcze raz. Mariusz czytał, mówił o zapieraniu. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. I kiedy mówił o tym zapieraniu, to tak o mnie siedziała Ola i tak oczy, co to tamten, a później, a gdzie jest Ola? A jest Ola. To teraz chcę powiedzieć do Oli, do Lenki, teraz słuchajcie mnie, jest ważne, do kogo tam jeszcze takiego, tam do wszystkich Sawickich, dzieci Sawickich. Bo klasyczne zapieranie się, o którym jest tutaj mowa, ono jest w środku, tak? A przedtem jest kradł, a później kłamać. I klasyczne zapieranie to właśnie dzieci potrafią. Zbroją. Rodzice chcą dojść prawdy, czy dowiedzieć się, czy pytają się, czy ty to zrobiłeś, czy ty to zrobiłaś. Nie. Nie, nie ja. To jest klasyczne zapieranie się. I Esterka też słucha, nie? Nie wolno zapierać się, bo to jest grzech, jak zapieracie się. Nie przyznajecie się do winy, tylko mówicie nie, nie, a przecież zrobiliście tak.
To jest takie przykazanie, że mamy się nie zapierać, przyznać się do grzechu, bo do takiego, bo do jednego grzechu, do jednego kłamstwa, na przykład skłamaliśmy coś, kłamaliście coś, a później się zapieracie, że nie skłamaliście. To do tego jest jeden grzech, to kłamstwo, a do tego dochodzi grzech zapierania się. Jeśli zapieracie się 5 razy, to dochodzi 5 grzechów. Był tylko jeden, już jest 6. Nie wolno się zapierać. Pan Bóg uczy nas, żebyśmy się nie zapierali, ale też myślę o starszych. Nie. Jak to nie? Nie. No też się zapierają. Też się zapierają. Nawet tutaj na tej sali słyszałem, jak się zapierają. Nie. To jest zapieranie się, bo tak było. Ale też przepisy dotyczące świętości i sprawiedliwości. Mów do całego zboru, tak się zaczynał ten rozdział. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Już wtedy Pan Bóg to mówił. I żeby było jasne, na czym polega i jak w ogóle dojść do tej świętości, jak zachować świętość, no są po prostu przepisy, no. Bo człowiek mówi, no jak ja mam być święty? No jak ja mam się stać święty? Jak ja mam stać święty? Jak ja tu i tu i tu i tu kuleję i tam kuleję i myśli moje, jak mam się stać święty? Są przepisy, jak się stać święty. Po prostu tak. Dokładnie tak samo jest teraz. Nie jest tak, że Pan Bóg mówi, święty mi bądź, a ty mówisz, Boże, ja chcę być święty. Jak to zrobić, żeby być święty? No, przestrzegaj przykazań Bożych. I bo tutaj są dalej przepisy, jak być świętym. Piękne przepisy. Nawet sobie tak, nie wiem, czy czytał, czy Mariusz to, czy nie będzie zostawiał zapłaty najemnika przez noc. Jakie to jest piękne, kochani. Dzisiaj wiecie, jak ktoś pracuje prywatnie, u kogoś prywatnego, to wiecie, jak to jest, nie? Nie mam, jeszcze nie. Już minął czas, już minął termin, już koniec miesiąca, a jeszcze wypłatę on nie daje, nie? Bo wszyscy wiedzą, dlaczego nie daje. Bo jak dłużej obraca nimi, jemu potrzebne, on musi obracać. A zobaczcie, tutaj jest nawet, Bóg mówi, nawet przez noc nie trzyma. Co w nocy możesz zrobić z tymi pieniędzmi? No gdzie możesz iść kupić coś? No w nocy się tylko śpi. Powinno powiedzieć, zero straty dla tego najemnika. No zero straty, jak on dostanie nie wieczorem, po południu, tylko rano. Przecież nikt, ani ten. A Pan Bóg jest taki doskonały. Nawet na noc nie zostawiaj sobie zapłaty najemnika. Daj mu teraz. Oddaj i koniec, tak? Fajne. Naprawdę dobry rozdział. Napisałem tytuł tego kazania 10 przekazań w rozwinięciu. Bo faktycznie rozwinięte. Już nie zrezygnuję z kazania dzisiaj. Chociaż może by tak ktoś sugerować mógł, ale bo już drugi raz to nie wolno, tak. I chcę się podzielić słowem z Ewangelii Mateusza. A jeszcze, no, o zapieraniu. Myślę, że też nikt, nie zapierajcie się, tak? Nikt tego nie skojarzył, myślę, i nie połączył, nie znaku równa się, że mamy się zaprzeć samych siebie, nie? Czy ktoś skojarzył? Ojej, no to fajnie, jesteśmy zwolnieni. I tak mi przyszło na myśl, że tamto zapieranie z Księgi Mojżeszowej, nie zapierajcie się, człowiek broni swego życia. Swojego życia. I Mariusz o to mówił, kiedy się zabieramy ze strachu, z obawy przed swoim życiem, ale nawet broni swojego życia, nie tylko tego fizycznego, ale tak sobie odniosę, że nie zapierajcie się, bo on to tamto zapieranie broni swojego ja. Broni. A to nowe zapieranie Jezusa Chrystusa, to co robi? Przyprowadza do śmierci moje ja. Nie? Odwrotność całkiem, tak? Tamto zapierali się, bo się bronisz. Nie chcę, bo honoru bronisz, bo nawet, nie wiem, może życia może bronisz, no i kłamiesz, i jeszcze raz kłamiesz, jeszcze drugi raz mówisz, nie. Ale bronisz swojego ja, swojego. A nowe zapieranie, o którym Jezus mówi, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż, to tutaj nie tylko bronisz, ale uśmiercasz swoje ja. I tak jak Jezus powiedział, kto chce zachować swoje życie, to je straci.
a kto je straci dla mnie, ten je zyska. No więc nie bójcie się zapierać siebie samych. A zapieranie siebie samych, czyli swoich pożądliwości, które nas kuszą do złego. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 10 wiersza, ten akapit do 17. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Wam dwunastu, wam, których was wybrałem, a tamtym waszym braciom, sąsiadom, nie. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem, dlaczego? Powstaje zaraz pytanie, dlaczego? Taka tragedia. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Oto przychodzi Jezus, mówi, oni nie rozumieją. Czyni cuda, oni patrzą, widzą, ale naprawdę nie widzą. Nie widzą Chrystusa, nie poznają Go. Dlaczego? Dlaczego? Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Takie pytanie od razu się rodzi. Dlaczego takie nieszczęście? Takie fatum? Klątwa? Albowiem otępiało serce tego ludu. Otępiało. A przez co otępiało? Bóg je otępił? Tak? Bóg je znieczulił? No nie. No grzech, odstępstwo, zdrada. Lekceważenie Boga. Lekceważenie przykazań Bożych. Lekceważenie mało tego, że grzech, popełnienie ostrzeżeń Bożych, napomnień Bożych. Pan Bóg posyłał proroków. Nie róbcie, cofnijcie, wyrzućcie, oddalcie się. Nie. Lekceważyli. I co to sprawiło? Że otępiało ich serce. A jak serce otępiało, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, kochani, kto przymrużył im oczy? No sami przymrużyli. Wiemy, co to znaczy przymrużyć oczy, nie? Jak słońce jest, to przymrażamy oczy, tak? Ale przymrużyć oczy, żeby nie widzieć. Tak naprawdę wiedzieli, co się dzieje, ale nie chcieli tego widzieć. Przymrużyli swoje oczy. To w duchowym życiu teraz rozumiemy. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli. To jest ich inicjatywa, nie Boża. Nie Boży wyrok. Będziecie patrzeć, ale ja wam przymrużę oczy. Wiecie, w Ewangelii Marka pisze tak, nawet pisze tak, no powiem, horror taki. Tam pisze, że mówię do nich w podobieństwach, żeby nie zrozumieli. Żeby czasem się nie nawrócili. Żeby czasem nie poznali. Kochani, i z tym trzeba się zmierzyć. A tu jest tak napisane, no bardzo powiem przystępnie, bo tu jest napisane, dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą. Po co mamy im mówić? Patrzą i nie widzą. Więc mówię im w podobieństwach. To żadna dla nich, że tak powiem, tragedia, strata. Oni tak nie będą widzieć. Słuchać będą i nie będą słyszeć. Więc nie będę mówił im wprost. Bóg im mówił przez wieki wprost. Wyjdźcie, oczyście się, znieście bałwany. Wprost. Nie słuchali. Przymrużyli oczy, uszy zatykali. I żyli tak, jak żyli. A Jezus teraz mówi, ja przyszedłem i teraz ja już im mówię w podobieństwach, bo i tak nie widzą. Zobaczcie, doprowadzili do tego, że otępiało ich serce. To było spowodowane ich notorycznym przestępstwem, notorycznym uciekaniem od Boga. Świadomym jak najbardziej.
przymrużyć oczy, żeby nie widzieć, zatkać uszy, żeby nie słyszeć. I serce ich otępiało. I wtedy tak, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja bym ich uleczył. Tak, to jest o Izraelu, który odrzucił Boga. Boga odrzucił też. Najpierw Boga odrzucił. Nieoficjalnie zawsze mówił, że to jest nasz Bóg, nasz ojciec. My mamy Boga, ojc Bogiem naszym, Bóg Abrahama i Izaaka, tak, tak. Ale w praktyce porzucili Boga, a wzięli innych bogów. To Bóg mówi, Jezus mówi o nich, ale dalej mówi, ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Mówi to też do Żydów. Oto znaleźli się wśród Żydów Żydzi, którzy słyszą, którzy widzą. I wielu się takich znalazło. Pierwsze zbory powstały z Żydów i u Żydów. Pierwszy największy zbór świata w Jerozolimie. Z Żydów. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Kochani, jak to naprawdę powinniśmy cenić to, że możemy czytać Ewangelię, słyszeć Ewangelię i rozumieć ją. Jakże powinniśmy być wdzięczni Bogu. Kochani, to jest, wiecie, to jest tak. Gdybyśmy nie rozumieli tego, gdybyśmy mieli zasłonięte oczy, uszy zatkane, działoby się, dzisiaj, gdybyśmy to mieli, dookoła nas, wokół nas działoby się zbawienie. Dokonywałoby się zbawienie, bo Jezus przyszedł. Zbawienie zaczęło się dokonywać po całym świecie, we wszystkich narodach. I teraz wyobraźmy sobie, że my tu w Połczynie na przykład nie widzimy, nie słyszymy, bo serce nasze otępiałe. I w ościennych miastach nawracają się ludzie. Bóg zmienia ich życie, Bóg daje im żywot wieczny, a my dokonują się niesamowite rzeczy. Ludzie ratują się od śmierci wiecznej. Ratują się, tam się ratują, a my idziemy na potępienie. Ale chwała Bogu, nie ma tak. I błogosławione oczy, błogosławieni jesteście. Błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Kochani, kochać Boże przykazania, Boże Słowo, kochać je, kochać Boga. Jakże wielu chrześcijan dzisiaj przestało kochać Boga. Przestało kochać Boże przykazania. To znaczy się, nie mówią, że nie chce mi się, czy to nieprawda. Nie mówią tak, ale nie kochają. Nie kochają, nie słuchają Boga. Nie słuchają Boga. Wiecie, jak często słyszę, kiedy jadę na usługę gdzieś i głoszę Ewangelię, taką jak tutaj. A później słyszę od kogoś, że wiesz, a później ktoś prostuje ciebie. Mówi, to nie, to staroświecki zbór. Bardzo często to słyszę. To są ludzie, którzy nie kochają Bożego Słowa. Oni kochają siebie. Jak to Bóg może na przykład zabronić drugiego małżeństwa? No jak to? Nie, jak to? To jest... Nie... Oni kochają siebie. Ale jak to tak się odizolować od świata? Odizolować się od świata? Nie, nie myślcie, że to tak ma być. Albo kiedy mówisz, że odwróćcie się od grzechu, porzuć grzech, że nasze powołanie to nie jest powołanie do grzeszenia i oczyszczania się. Grzeszenia i oczyszczania się. Chwała Bogu, że święta krew Jezusa została przelana. To i idę do odpoczynku. Nie, odwróćcie się, zostawcie. Przeciwstawcie się grzechowi. Nie, to... Wiecie, nie chcą ludzie słuchać. Nie chcą. Nie kochają Boga.
Bo ten, kto Boga miłuje, słów Jego przestrzegać będzie. Słowa Jego zachowuje. Są dla Niego święte. To jest wielka łaska, jeśli możemy widzieć i słyszeć. Natomiast prawda jest też dla nas taka sama, że jeśli będziemy notorycznie, uporczywie lekceważyć Boga, Boże ostrzeżenia, lekceważyć, tak odsuwać, to nie teraz. Tyle razy mówimy o świadectwach, żeby się zaangażować. I ktoś z was może być taki, kto jeszcze nie teraz. Mówimy o modlitwie, żeby zacząć się modlić z Boże. Jeszcze nie... Odsuwasz. Coś odsuwasz. Tak to się zaczyna. W innych rzeczach, takich już, które tylko ciebie dotyczą, twojego, nie wiem, sposobu na spędzanie wolnego czasu, tego, gdzie myśli twoje biegną, kiedy masz luz, wolność, wolny czas. Tego już nikt nie wie z nas. Ale jeśli biegną w stronę świata, jeśli nie biegną w stronę Boga, to jest odsuwanie Boga, ale to jakby nie jest takie groźne, czy co? Przecież Izrael nie stracił, jak Jezus przyszedł, to Izrael nie stracił statusu ludu Bożego. On był ludem Bożym. Jakby ktokolwiek z obserwatorów politycznych powiedział, kto jest, jaki to lud jest Bożym ludem? Wszyscy powiedzieli Izrael. A tak naprawdę to oni już przestali. Nie rozpoznawali Boga, byli dalecy od Boga. I też tak możesz myśleć, no nikt mi jeszcze nie powiedział, że nie jestem chrześcijaninem. Nikt nie ma prawa nawet powiedzieć mi, bo nie ma dowodów. Podstaw. A czy tu o podstawy chodzi? Ja już dawno możesz być daleko od Boga. I może dochodzić już do tego, że serce będzie otępiałe. To sprawia, że serce staje się otępiałe. A jak serce staje się otępiałe, to wtedy patrzysz i nie widzisz. Słyszysz, ale nie słyszysz. Nie rozumiesz. I to jest straszne życie. Wchodzi człowiek w straszną pustkę. W straszną beznadziejność. I nie widzi tej beznadziejności. To jest okropne, wiecie. Wiele rzeczy w świecie jest okropnych. No grzechy są okropne. Życie świata jest okropne. Halinka mówiła o tej kobiecie. Zobaczcie, jakie okropne. Zobaczcie, jakie to jest tragiczne, jakie to jest demoniczne. Przecież to jest, wchodzi do domu, a tam mówi, umieraj. I to nie jest żart. Bóg zabrania na przykład radzić się wróżek, potępia to, bo to są sprawy duchowe. Oni mają do czynienia z duchami ciemności. Ludzie się śmieją ci z takich rzeczy. A to jest prawda. Widzisz, świat jest naprawdę jest przerażający teraz. Dzisiaj mi ktoś tutaj mówi w naszym domu, że nie wiem, czy po roku, czy po pół roku, czy dziecko już ma pół roku. Młode małżeństwo. I tak tylko słyszę, tak, że coś tamte. No telefon dostała. Telefon dostała. Naszego uczucia już nie ma. Ja sobie układam inaczej życie. I jak tak z przekory, tak z przekąsem powiedziałem, z zagranicy dostała, prawda? Aha. Cudowna zagranica i praca za granicą. Cudowna. O, ale to jest szansa. A, to jest szansa. Dla wielu młodych. No jasne, że szansa. Wiecie, już nie trzeba powiedzieć, wiecie, z kimś... Po prostu wystarczy komórkę włączyć ten numer, co się tak mało na pierwszym, to koniec jest między nami, więc cześć. Dobra, już tu się kręci już, tak? Jak to powiedział, jak to pokazał Robert Ott. Też to no, za chwilę do męża zadzwoni, słuchaj, koniec między nami, mam nową miłość. Jest straszne, to jest, wiecie, to jest okropne, obrzydliwe, ohydne, ale chcę jeszcze powiedzieć coś innego, jak straszne jest, kiedy człowiek odchodzi od Boga. Jak to jest straszne, jakie to jest przerażające, bo był u żywego Boga, nie u bałwana. Martwego, posąg, od tamtego odchodzić do innego, nie dziwię się. Bardziej przerażające oczy, bardziej wyłupiaste podobają mu się, to zostawia tego Boga, nawet go na śmietnik może wyrzucić i wstawia sobie nowego. Nie dziwię się, proste. Ale był u żywego Boga. Poznał Jezusa Chrystusa, poznał miłość Bożą. Miłość, której nie zna świat, nie zna.
Nikt nie zna w świecie miłości Bożej. Nie wie, co to jest. A on poznał i on odchodzi od Boga. On idzie do stanu, kiedy serce jest otępiałe. Oczy patrzą, nie widzą, uszy słyszą, ale nie rozumieją. Jakie to jest tragiczne, kochani. Ale spytajcie się tego, kto odchodzi, czy to jest tragiczne. Nie. No nie jest to w porządku, powie. No nie jest to okej. Boże drogi. I kto potrafi zmierzyć tą tragedię tego narodu, do którego przyszedł Jezus, Zbawiciel, a oni mają zasłonięte oczy i nie rozumieją? Niesamowita tragedia. A przecież ich ojcowie, ich pobożni ojcowie, Pan Jezus mówi, naprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie. I to ich pradziadek, prapradziadek, ich pragnął. I pierwszy by upadł do nóg Jezusa, gdyby był. A oni widzą, patrzą i nie widzą, słyszą, słuchają, ale nie słyszą. Piotr mówi, że zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się oni prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Oni pragnęli tego, wiecie, oni pragnęli tego i ja to bardzo często wspominam, ponieważ dla mnie to jest, bo to jest doświadczenie też z mojego serca, mojego życia. Ja pamiętam ten czas, kiedy jako chrześcijanin, który już poznałem Boga, znałem, chrzest przyjąłem, a szukałem Boga, bo upadałem w grzech. Ile razy sobie ten grzech chciał, żebym upadł. I mnie to tak męczyło, wiecie, i znam ten stan, kiedy wołałem do Boga, kiedy oczekiwałem, aż się coś zmieni w moim życiu. I myślę, to tak jest, tak było z tymi prorokami, mężami Bożymi, którzy słyszeli o zbawieniu i mówili, żeby to zobaczyć, żeby to ujrzeć, żeby tego doznać. Ja wiem, jaki był ból mojego serca, jaki był, powiem, smutek mojej duszy. I przez to rozumiem smutek ich duszy, ich tęsknotę. Ale ja otrzymałem, chwała Bogu. Ale ja znalazłem. A oni nie. Jaka to wielka łaska, że żeśmy mogli usłyszeć. I zakończę z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 25 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. I ci, co usłyszą, żyć będą. Wiecie, to jest słowa, które dotyczą dzisiejszego dnia i przyszłości. Zaprawdę powiadam wam, Jezus mówi, to jest wielka prawda, tak jak mówi dwa razy, to jest bardzo ważne. Jezus, kiedy mówił, rozpoczynał coś, mówiąc zaprawdę, znaczyło to, że mówi coś niezwykle ważnego. Gdzie trzeba, jak powiem, dwa razy uważniej słuchać i zapisać sobie to w sercu. Nadchodzi godzina, że umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, bo nie wszyscy usłyszą, żyć będą. Mowa o pierwszym zmartwychwstaniu. Żeśmy śpiewali te pieśni o przyjściu Pańskim, o trąbie, która zabrzmi, tak? Na głos trąby, tak jest napisane w Słowie Bożym, na głos trąby w niebie Chrystus stąpi na dół. I ci, którzy usłyszą głos Syna Bożego wzywający, a ci, którzy usłyszą, bo nie wszyscy usłyszą.
Jakie to ważne słyszeć głos Syna Bożego. Jakie to ważne usłyszeć głos Syna Bożego. A kiedy usłyszysz? W tym dniu tam, kiedy, który jest przed nami jeszcze, może bardzo blisko, daj Boże. A kiedy usłyszysz? Jaki warunek, że usłyszysz? Czy gdzie? Tak, czy dzisiaj słyszysz? Jak dzisiaj słyszysz, ale jak słyszysz? Ze zrozumieniem. Słyszysz i rozumiesz. Widzisz i wiesz, co się dzieje. Nie to, że słyszysz. Oni tam cały ten Izrael słyszał, nie? Słyszeli i widzieli. Tłumy, tysiące. Ale Jezus mówi, oni nie widzą, nie rozumieją. I tak gdzieś może ktoś być taki, kto słyszy, ale nic nie rozumie. Widzi. Patrzy, ale nie widzi. Jeśli dzisiaj słyszysz i reagujesz, i ten głos Jezusa dotyka ciebie i zmienia twoje życie. Jest oddźwięk, jest reakcja. Jeśli dzisiaj słyszysz, to wtedy też usłyszysz, jak przyjdzie. A druga część tylko dotyczy to dzisiejszego dnia, dotyczy to czasów, kiedy już Jezus był. Owszem, już nadeszła, kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego. Umarli, czyli ci, którzy w grzechu żyli, tak? Niezbawieni, nienarodzeni na nowo. Umarliście w grzechach waszych. I my byliśmy martwymi, ale Jezus nas ożywił. Powstaliśmy z martwych. Skończyło się życie trupa. Życie trupa. Oj, takie to było życie. Ile tam atrakcji. Piwo, wino, dyskoteki. Jakie to barwne życie. Nie, to jest życie trupa. Życie trupa. Tak naprawdę to się nic nie dzieje oprócz zła. Tak naprawdę to cię nic nie posuwa do przodu, do wieczności. Nic. Zero. I tak jest. Pijak kocha pić. I napije się. I zdobywa pieniądze. Chodzi i żebra po 20 groszy. I znalazł. I ma. Wydaje się szczęśliwy. Napije się. Nic mu to nie daje. To jest zero. Bo na drugi dzień dokładnie to samo robi. Nic go to nie zaspokoiło. Narkoman sobie daje szprycę i mówi, nie, gdzie tam, w kosmosie jest. W co on nie doznaje, co on nie widzi, jaką wizję nie ma. To dlaczego na drugi dzień musi mieć to samo? To nic nie daje. To jest w tym samym miejscu, to jest w tym samym kółku, to ten sam szczur w tej akwarium tym i w tym kółku gania. I nic więcej nie widzi, nawet 2 metry dalej nie wie, co jest grane. Nic. To jest to życie w tym świecie. Ale jak ktoś usłyszy Jezusa i wyjdzie na inne łąki piękne, wyjdzie na pasze zielone, przyjdzie do strumienia żywego, wody żywej, to jest coś cudownego. Błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy, że słyszą. Amen.